Dobry wieczór Państwu. Mam nową kamerę. Tak na początku eventu Wam się pochwalę. Co to powoduje? Widzicie, no teraz jest ciemno, więc więc te wszystkie mrygania to wszystko przez to, że ja jeszcze nie mam jakiejś dobrej lampy, ale wiecie. Wiecie jak wyglądał ruch na mojej poprzedniej kamerze, a teraz to mogę, patrzcie, mogę tańczyć i jest super płynnie. Także w końcu mam jakąś normalną kamerę. Dobrze, zanim przejdziemy do eventu, przepraszam Was, ale znowu odwołuję sesję Live z NBA. Nie tyle co może odwołuję, ale chyba ją sobie przeniosę na jutro albo na niedzielę, jeszcze się zastanawiam. Na pewno nagram odcinek Wam jutro z NBA, ale ja po prostu nie wyrabiam w te poniedziałki. Ja będę musiał się zastanowić nad tą sesją live, ale odcinki będą się pojawiały normalnie co wtorek i w weekend, jak będę się wyrabiał. Także to tyle z ogłoszeń parafialnych. Jedźmy z eventem. No i dobrze, proszę Państwa, mamy event. I co się dzisiaj dzieje? Zaraz sobie spojrzymy najpierw w online settings. Tak, w online information, przepraszam. I mamy match day overview. Zobaczmy, co tu się dzieje. Schalke kontra Bayer Leverkusen, czyli to, co żeśmy ostatnio już patrzyli w zeszłym tygodniu. I do tego jeszcze dojdzie Liga Mistrzów. Okej. League Challenge, w którym co można wygrać? 5 razy Special X Trainer, ok, w porządku. Team Strength Challenge, w którym możemy wygrać również jakichś trenerów, podejrzewam, skill trainerów i position trainerów, żadne zaskoczenie specjalne, to już wiemy. No i mamy dwa challenge o legendę z kompem, to jest w ogóle ciekawe. No, rozmawiałem już sobie z Filipem na ten temat, mówię, że rozdają. Aha, no i jeszcze mamy, widzę, future z Schalke, Bayeru, Atalanty i Ajaxu, zaraz sobie do tego przyjdziemy. I mamy też Worldwide Club Challenge, jeszcze tylko sprawdzę, co to jest. Special trainerów można też wyhaczyć za każdy taki, okej. I oczywiście Collector Box. No, już rozmawiałem z Filipem na ten temat, że no rozdawnictwo jest wielkie w tym roku i nie jest to chyba jakieś specjalne zaskoczenie, że dają nam kolejne challenge cupy o legendę. No i ja na tym odcinku zobaczymy sobie, kogo trafię, omówimy sobie najpierw, jakich mamy zawodników, i ja później sobie poza oczywiście nagraniem rozegram dwa mecze z kompem, bo to jest banalne, i na końcu sobie otworzymy te dwie legendy. No, więc taki jest plan na dzisiaj. Zatem zobaczmy, co się dzieje. Coś się dzieje tutaj. Collector Box. Rzućmy okiem. Lewandowski, Neymar, Mbappé. No, bardzo solidna trójka. Neuer, okej. Okay. Kimmich, Marian, Alaba, Marquinhos. I mamy... Isane też jest. Mamy Bayern Monachium, mamy Gulasza, mamy Ben Yedera. Bayern Monachium plus mieszanka. Tak to chyba można ująć. Bayern Monachium, PSG i mieszanka. Tak to wygląda. No, jest tu paru ciekawych. Wow, masa czarnych i Haaland jest do wyciągnięcia. To jest ciekawa sprawa. 47 leveli do góry, łopanie. On już na starcie ma 90 speeda i 84 akceleracji. Co to ma być? 47 leveli do góry, co to jest za koleś? Może i balans ma słaby, ale jak się go wyboostuje. Super sub. Dawaj, otwieramy tego kolektor boxa, jak go chcę mieć. Nie no, szansa, że go trafię. A ktoś się ostatnio chwalił u nas na grupie, że właśnie zrobił sobie Haalanda z tych, ze scoutów, nie? A to nagle dali kolektor boxa z Haalandem. Rolololo, nie? Typowe. No, liga francuska to. Może czarna piłka będzie, ale takich jak mówię. A może Neymar? Nie, Mbappé. Kurde, idź mnie z nim. Idź ode mnie. Nie chcę cię. To za dziad. Cię mnie uczepił akurat. Łobuzie, figie byś mi się trafił, to bym cię sprzedał przynajmniej. A tutaj... Oj, Polsen, okej. No dobra, no przerobię. O, do budy. I nie będzie takiej akcji jak ostatnio z Messim, od razu uprzedzam. Już pamiętam, że go przerobiłem. Dobra, no to to mieliśmy, jeśli chodzi o Collector Box. No, ale ten Haaland solidnie wygląda. Ale powiem wam, że ja już w ogóle naprawdę... Ja mam taki skład, że nawet mi się nie chciało teraz w weekend grać tych darmowych trenerów, nawet jednego meczu odpalić. Nie chciało mi się najzwyczajniej w świecie, bo tak się stwierdziłem, że prędzej czy później i tak ja będę miał wyboostowany ten skład na maksa z tym, jak to wszystko wygląda, więc więc nawet specjalnie nie odpalałem. Bentaleb. Okej, okay, za wolny. 4 gwiazdki max, za wolny jest. Utch. Który też jest za wolny jak na napastnika. Taki jakiś nijaki w ogóle, dobra. Nara. Oczipka, co to jest w ogóle za drużyna? Patrzcie, lewy obrońca, który nawet 80 speeda, nie akceleracji nie ma, co oni są jacyś pijani tam. Tu jest jakiś pacjent.
pacjent, który też jest CF-em bez speeda, ale przynajmniej ma jakiś physical contact, czy to jest targetman? O właśnie. Ale 1,84 m to jest trochę mało jak na targetmana. Raczej lipa. Bambuli. Nie za szybki. Ball winning. Ale 1,80 m, co to jest za drużyna, co? I co oni robią w ogóle w lidze niemieckiej? Nie no, ale z PS-ie bardzo słabo to wygląda. Ale tutaj już mamy... Ale widzę, że jednego kozaka mają. Kabak, który ma 47 leveli, który już jest szybki. Już ma... No i tą defensywę, jak mu podniesiemy przez te levele, to będzie dobre. To na pewno, no bo obrońca z taką defensywą to bez przesady. To będzie mocny koleś. To będzie na pewno mocny koleś. Mascarell. Za wolny. I Harit, 32 levele. Harit akurat był całkiem fajny zawsze, jeszcze może grać wszędzie na każdej pozycji, 4x4, słabsza noga. Harita i szczególnie tego Kabaka, jak już to paczkę to dla nich dwóch, reszta to jest po prostu jakiś dramat. Bayer Leverkusen. O, już widzę mojego ulubionego bramkarza, ale dobra, idźmy od samego dołu. Bellarabi, który jest bardzo szybki i w sumie tyle można o nim powiedzieć, i ma super suba, czyli wniosek z tego taki, wrzucamy go z ławki. Ale ja nim gram też na 4 gwiazdkę, dobrze o tym wiecie, więc coś tam potrafi, coś tam ten koleś potrafi. Teraz jeszcze tak patrzę na tą kamerę, wydaje mi się, że trochę źle mam jeszcze światło ustawione, ale to... Wybaczcie, ale to będę musiał to wypraktykować, ja tą kamerę dosłownie do domu przywiozłem 15 minut temu z paczkomatu. Także przy okazji sobie testuję, na was. No więc ja nim gram na 4 gwiazdki, zwykłą wersją, i też daję radę, jest całkiem niezły. No myślę, że 4 gwiazdki to jest akurat top soba, nie mam zielonego pojęcia, ale ma 40 leveli do góry. Speeda ma całkiem okej. Jest wielki koń, już widzę. No, może być całkiem dobry. Może być naprawdę całkiem dobry. Diaby będzie szybki w cholerę. No, 99 akceleracji. Czego chcieć więcej? Super sub, 40 leveli. I tak bym go wrzucał. Wygustować i super suba to będzie ogień. Wiecie, co robi Musa u mnie, nie? To takiego Diabiego jak wrzucicie, to będzie taki podwójny Musa z ławki. Chic. Dummy Runner, okej. Nie wiem. On niby nie ma nic mocnego, ale wiecie, York i Cole w zeszłym roku też niby w niczym nie byli mega mocni, a na boisku to były dziki. Tu bym spróbował nim zagrać, przynajmniej na 4 gwiazdkach. Demirbay. Ojejku, no nie no, ktoś z takim speedem, chociaż to jest środek pola. Akcelerację jakąś tam ma. Podania ma, strzały ma. Balans ujdzie. Brona beznadziejna? Nie, no nic specjalnego. Mamy Blendera. Blender, który też nigdy za szybki nie był, więc raczej bym olał. Aranjuez? On może być akurat. Box to box. Całkiem dobre statystyki jak na box to boxa. Naprawdę całkiem dobre. Dobre skille. To może być dobry. To może być, jak nie macie box to boxa, jak najbardziej. Hradecki to był taki rzecznik w zeszłym roku, że raczej bym dziada olał i już się nim nie zajmował, bo naprawdę... Czekajcie, bo mi tu coś nie pasuje. Czemu ja jestem taki jakiś w dziwnych kolorach się mienię. Może teraz będzie lepiej. Nie wiem. On niby wszystko dobrze, ale mówię wam, miałem go w zeszłym roku na bramce przez chwilę i to takie rzeczy wpuszczał, że to aż żal. No to powiem wam, że tak, tych pierwszych trzech, szczególnie tych dwóch tutaj, to w nich bym celował, w tej paczce. No i ten Aranjuez jeszcze nawet. No i dobrze, jestem ciekaw, kto będzie w Ajaxie, bo oni tam mają naprawdę czasem takich ciekawych zawodników, że... Ale dobrze, mamy tutaj Atalantę. Hateboer, będzie szybki raczej. I on może grać na prawej obronie. I na prawym skrzydle, i na prawym ataku. I na środku obrony, i na lewej obronie, ciekawe. No to wiecie co, na ławkę by się przydał. Wiecie, mieć takiego gościa, którego można wrzucić wszędzie, ale nie jest jakiś szałowy. Ten cebek ma fajne statystyki, ale myślę, że to będzie 4 gwiazdki, dlatego że nie jest jakiś super mocny ani w defensywie, ani nie jest super szybki, wiecie, nie ma czegoś takiego, że ma na przykład, nie wiem, 90 speeda albo 98 defensive awareness, że się świetnie ustawia. Tylko jest taki, że poprawny, nie? Raczej 4 gwiazdki. Derun. On jest duży, 1,85 m i ma słaby banas. W środku pola to jest bardzo słabe, nie polecam. Palomino. Ło, wolny, dobra, raczej nie. Gosens, on będzie chyba szybki. Właśnie, będzie szybki. Kolejny, który może grać też na prawej obronie i na lewej. I nawet ma defensywne statystyki. Ma hole playera też, ma interception.
No to nie, to jak mówiłem o ławce rezerwowych, to tego. Tego można dać na ławkę spokojnie i wrzucać, jak będzie jakaś lipa. No i dobra, teraz przechodzimy do naszych czołowych tutaj zawodników. Muriel, który ma super saba i tak bym go też wrzucał. Szybki, dobre ma walnięcie, dobry balans, dosyć postawny i jako super saba bym go wrzucał. Gomez. Mam go w wersji Team of the Week i powiem wam tyle. Niby wszystko ok. Szybki, zwinny, podania, strzały, wszystko, nie? Ale ja nie wiem, ja nie umiem nim grać. On na boisku się mi tak źle ustawia. Nie wiem, on... nie mam z niego żadnego pożytku. Jak ktoś go tylko napotka, to go popycha ręką i on odlatuje. Nie wiem, nie jestem jego fanem po prostu, najzwyczajniej w świecie. Za to ten pan jest bardzo dobry. 89 speeda, 82 akceleracji, 95 physical contact. No i 72 balansu. Dziuba, zanim go wyboostowałem, miał chyba 74. No, więc to może być dobre. Wyboostować go i dać go na atak, jeszcze ma super saba. Także z tej paczki na pewno Zapata, Muriel, myślę, że też Gosses na ławkę, a reszta... Szkoda, że Malinowskiego nie dali. No nie są za mocne te paczki, no nie oszukujmy się. Zobaczmy jeszcze tylko Ajax. Tadzik widzę już jest. Labiat! Okej. Okay. 4x4 słabsza noga, 4x8 forma, czyli tak średnio. W ogóle tak średnio widzę, ewentualnie 4 gwiazdki max. Antony będzie szybki. Będzie szybki i będzie miał 48 leveli. No, i jak go wyboostujemy, to myślę, że to będzie dobry skrzydłowy. Chociaż mało skilli. Więc 4 gwiazdki raczej. Ten pan też raczej jest szybki. O, okej, myślałem, że będzie więcej miał. Pida, no to za mało, to jest lipa trochę. Dawid Neres, tego gościa polecam. Gram nim, mam właśnie złotą jego piłkę wyboostowaną na 85 obecnie. O, przepraszam. I forma 4x8. Okej, okay, nawet nie zauważyłem tego szczerze, jak nim gram. Ale jak jest w formie, jak ma, jak jest w danym tygodniu na B albo na A, wrzucajcie. Robi ogień, naprawdę, ja go wrzuciłem jak był na B chyba, czy nam na A właśnie i tak na zasadzie, a zobaczmy. I świetnie się poruszał. Polecam, naprawdę go polecam. Quincy Proms też będzie dobry, bo on jest i zrywny, i szybki, i może grać wszędzie praktycznie, zobaczcie. I można go fajnie wyboostować, dałbym mu szansę. Blind będzie za wolny. Dokładnie. Onana jest niski. Nie, 1,90 m. Ło, myślałem, że on jest niższy, ale jaja. Co? On jest taki wysoki? No dobra, no to wrzuciłbym na brawkę i sprawdził. Tym Onaną, w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, dziady właśnie wrzucały go na czterogwiazdkowy skład i bronił jak wścieknięty ten koleś, naprawdę, no niesamowicie bronił. Więc dałbym mu szansę i mamy Tadzika, który też może grać wszędzie. No ale on tutaj raczej, wiecie, no taki AMF to jest max moim zdaniem dla niego. Wiecie co, z tej paczki Onanę, Promsa i Neresa bym wziął, resztę raczej... No są zawodnicy, których można wyciągnąć z tych paczek, okej, okay, ale to nie jest jakiś szał, po prostu to nie jest szał. A, szkoda moim zdaniem zachodu. Dobra, no to co, ja idę tutaj rozwalić kompa i za chwilę zobaczymy, kto mi z legend wpadnie. Jak ja nienawidzę grać z komputerem. Udało się oczywiście wbić te legendy, ale musiałem zagrać 3 spotkania. Arsenal to nie był jakiś większy problem. Kto by pomyślał, że będzie? Nie no, żartuję oczywiście, ale bo widzę najbardziej dwie memowe drużyny angielskie dali, czyli Arsenal i Manchester United. Manchester United na legendarnym, to ja nie wiem, co oni się nażarli, ale wiecie, ja sobie wyszedłem składem czterogwiazdkowym i mój Son Future nie umiał prześcignąć Maguire'a, no ja was błagam, no jak ja na to patrzyłem, oni oddali jeden strzał, Bruno Fernandes z 40 metrów, padło i później klepali w obronie i grali całym swoim zespołem na swojej połowie. Ja myślałem, że ja oszaleję w tym spotkaniu, więc na następne spotkanie wziąłem full packę i ich zbiłem. Ale no naprawdę ja nienawidzę grać z kompem właśnie przez coś takiego. Ale dobra. Więc mówię, no nie jestem fanem specjalnym, bo to jest zupełnie nienaturalne to, co komp robi, i to trudno przewidzieć, co się będzie działo w takim spotkaniu. Tym bardziej, że ci zawodnicy latają jak porąbani. Dobra, zobaczmy, co te legendy. No gorzej chyba niż mój brat już się trafić nie da, chociaż nie mówię hop, nie? Bo zaraz Van der Vaart wleci. Uwaga. Lampard jakby wleciał, to bym się ucieszył. Bo wiecie, ja z Chelsea zawodników zbieram, a teraz w czwartek mają być. Nakata. No dobra, szału nie ma, ale jest spoko. Szału nie ma, ale jest spoko, bo ja go wrzucę do czterogwiazdkowego, on na czterech gwiazdkach nawet daje radę. Jeszcze go nie miałem, więc okej. No, ale mogłoby być lepiej, prawda?
Mateusz? Mateusz? Mateusz! Ja tak nie byłem pewny, czy to jest on, tak coś mi się wydawało, że kojarzy. Coś mi się wydawało, że kojarzy, tak po wyglądzie. Dobrze. No, to jest... Patrzcie na jego statystyki. To jest jeden z mocniejszych środkowych pomocników, jakich macie w grze. To jest masakra, ten koleś. O tak, już dawno nim nie grałem. Ostatnio chyba w PS 18 go miałem. Albo w 19? Który z nich, już nie pamiętam. Super, super. Z tego jestem zadowolony. No dobrze, dwie legendy, których nie miałem, w dodatku jedna przekokrzona, więc fajnie, takie zakończenie. Oczywiście piszcie kod, wytrafiliście, czy trafił się Vandervaart, czy niekoniecznie. No i tyle, widzimy się jutro na NBA. Trzymajcie się, hej hej. Serious?